Od lutego mieszkańcy gminy Tarnów mają możliwość szybkiego informowania urzędu o zdarzeniach oraz sytuacjach mających miejsce w poszczególnych miejscowościach. Gminny system powiadamiania to nowa opcja na stronie internetowej urzędu, która cieszy się uznaniem mieszkańców. Od kilku tygodni na skrzynkę mailową gminy spływają informacje o dzikich wysypiskach śmieci czy dużych ubytkach w drogach. Zgłoszenie problemu trwa kilka minut i jest, jak to mawiają, dziecinnie proste. System polega na tym, że mieszkaniec za pomocą strony internetowej może w bardzo łatwy sposób powiadomić nas o istotnych wydarzeniach mających miejsce na terenie gminy Tarnów. Mieszkaniec może wskazać na mapie konkretne miejsce, jest ta mapa dosyć bardzo szczegółowa, wskazać konkretny obszar. Zgłoszenia aktualizowane są codziennie, a następnie trafiają do odpowiednich referatów, skąd natychmiastowo wysyłane jest polecenie naprawy bądź usunięcia szkody. Odbywa się to w ten sposób, że informatyk wydrukuje zdarzenie, przynosi nam tutaj i my jako referat reagujemy. I odbywa się w ten sposób, że jadą pracownicy od nas. Typowe zgłoszenie, myślę, że to najłatwiej będzie pokazać na jakimś przykładzie, że jest zgłoszone padnięte zwierzę, jedzie ekipa od nas z referatu, nasi pracownicy gospodarczy usuwają to zwierzę, odwożą na utylizację. Mogą być też zgłoszenia o innym charakterze, czyli na przykład naprawa drogi. To są zgłoszenia, które mają taki charakter bardziej etapowy. To planujemy na czas późniejszy. Niemniej jednak jest to zgłoszenie przyjęte, zaplanowane, że w okresie, kiedy nastaną sprzyjające warunki atmosferyczne, wówczas dokonujemy objazdu, planujemy, czy to wykonanie bieżącego remontu, w sensie nawożenia klincem, kamieniem, czy też wykonania nakładki asfaltowej. Jednak na tym nie koniec. Od maja na stronie urzędu funkcjonować będzie kolejna, mobilna możliwość kontaktowania się z gminą, tym razem poprzez usługę SMS. Aby system mógł funkcjonować, należy stworzyć bazę danych. Wszyscy, którzy są zainteresowani aplikacją, powinni zarejestrować się w systemie w zakładce Usługa SMS. Będzie polegać to na tym, że będziemy rozsyłać do naszych mieszkańców, którzy wyrazili taką chęć, na przykład komunikatów urzędowych, czy na przykład informacji o potencjalnych zagrożeniach. Jest to to oprogramowanie jest również zintegrowane z tym oprogramowaniem gminnym systemem zarządzania, można powiedzieć, kryzysowego. No i na przykład będziemy mogli też poinformować mieszkańców o wydarzeniach kulturalnych, które mają miejsce na terenie gminy Tarnów. Bez wychodzenia z domu, a aura niestety ostatnio nam nie sprzyja, wszyscy mieszkańcy gminy Tarnów mogą dbać o bezpieczeństwo i komfort życia w poszczególnych miejscowościach. No cóż, w obecnych czasach musimy zaufać galopującej technice. Anna Ptak, Tarnowska TV.